W dzisiejszym odcinku szykuje się ciekawy program na Kanale Zero, w którym wystąpią jedni z największych twórców internetowych. Budda jest oskarżany o kradzież loga. Ujawniono, ile swoim zawodnikom płacił Fen. Kwota jest naprawdę zaskakująca. Serial Arcane 2 od Riotu jest już na ostatniej prostej, a aktorka podkładająca głos Jinx twierdzi, że będzie on druzgocący. Julia von Stein rozstała się ze swoim partnerem i cieszy się, że nie musi gotować jajek o 4 nad ranem. Ale po kolei. Krzysztof Stanowski na Kanale Zero wprowadził format, którego wcześniej na polskim YouTubie na tę skalę nie było. Mianowicie chodzi o debaty. Była już debata o CPK, o rolnikach, o mieszkalnictwie, debata kandydatów na prezydenta Warszawy i kilka innych. Format ten zdaje się zdawać egzamin, bowiem często zbiera ponad 1 000 000 wyświetleń na odcinek. Idąc za ciosem, Stanowski tym razem stawia na mniej poważny temat i zaprasza do debaty jednych z największych twórców internetowych. W środę na Kanale Zero debata na temat treści w internecie i odpowiedzialności twórców. Moimi gośćmi będą Friz, Karol Paciorek, Rewo, Dominik Boss. Trzeba przyznać, że dobór gości jest naprawdę ciekawy. Friz zajmuje się tworzeniem zabawnych treści dla młodszej publiki, Karol Paciorek prowadzi wywiady, Rewo to komentery. Dominik Boss to w sumie też komentery, ale zdecydowanie nastawione bardziej na tematy polityczne. Każdy twórca z nieco innej bańki. Nie są to osoby, które będą w jakikolwiek sposób dymić czy na siłę podgrzewać atmosferę. Możemy się zatem spodziewać raczej spokojnego i merytorycznego programu. Będziecie oglądać? Dose to marka Buddy, która nie ukrywa swoich olbrzymich ambicji. Na ten moment spod szyldu Dose wyszły energole, które zbierają mieszane opinie. Smakiem według wielu przypominają Bipowera z Biedronki. Ja z ciekawości spróbowałem wersji Zero i jest całkiem spoko. Ale nie o tym. Internauci dokopali się bowiem do loga łudząco podobnego do loga Dose. Jest to logo małej firmy ze Stanów Zjednoczonych o nazwie Ministry of Sweat. Zajmuje się ona sprzedażą ubrań przeznaczonych głównie do treningu. Ministry of Sweat swoją działalność pod obecnym logiem prowadzi od wielu lat. Podobieństwo logotypu jest naprawdę mocne, widoczne na pierwszy rzut oka. Nie ma się co oszukiwać. Gdyby odwrócić kolor kropelki i pioruna, mielibyśmy niemal identyczny design. Czy zatem Budda dopuścił się kradzieży? Tego nie wiemy i coś mi mówi, że prędko się nie dowiemy. Równie dobrze jak plagiat może to być całkowity przypadek, zbieg okoliczności, czy chociażby korzystanie z jakiegoś template'u przez grafika projektującego logo. Niewykluczone również, że Budda ze swoim teamem kontaktowali się z tą firmą. Nie mamy na ten moment więcej informacji, więc wypada wstrzymać się z osądem. Część internautów, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, już wydała swój wyrok. Oj, szykuje się sprawa sądowa. To, co prawnicy lubią najbardziej. 3 miesiące robili to logo i kolorystykę. Co ty chcesz, 5 roku pracowali nad tym. Lol, mega podobne. Dosłownie czarne z białym, zamieniony i odgięta strzałka w drugą stronę. Ciekawe, czy powiedzą coś w stylu, my nawet nie wiedzieliśmy o czymś takim. Podsumowując, podobieństwo logotypów jest ogromne, niezaprzeczalne. Czy to plagiat, czy inspiracja, czy zbieg okoliczności i całkowity przypadek, czy może działanie konsultowane z Ministry of Sweat, tego nie wiemy. Na szczęście dla Kamila, Sylwester Wardenga wrócił do lasu. Tutaj update z ostatniej chwili. Ktoś z internautów skontaktował się z firmą Ministry of Sweat i otrzymał taką odpowiedź. W tłumaczeniu na polski firma jasno twierdzi, że jest to kradzież, ale nie stać jej na prawników, żeby podnieść temat i dojść sprawiedliwości. Co innego natomiast na ten temat twierdzi Budda, który już odniósł się do tej wiadomości. Odpowiedź tej firmy dla tego użytkownika jest niezrozumiała. Nie wiemy, czy zrobił to pracownik, czy ktoś odpowiedzialny za social media, ponieważ my z tą firmą mamy kontakt i rozmawiamy. Sami się do nich zgłosiliśmy i mimo, że tak naprawdę prawnie totalnie tego nie potrzebujemy, to z czystej przyzwoitości zaproponowaliśmy im pieniądze. Patrząc pod kątem prawnym, to już nawet nie podnosząc tematu, że one są różne od siebie, te loga, bo spróbuj inaczej narysować piorunek w kropelce, to ten logotyp nie jest w żaden sposób zastrzeżony. Jest wiele podobnych, nie tylko ta firma. To piorun z kroplą, żadne odkrycie Ameryki. Tutaj króciutka przerwa, chciałbym Cię zaprosić na swojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT. Moim celem jest wbicie 100 obserwacji, to jest nowe konto, więc jeśli mi pomożesz i zostawisz swojego followa, to będę Ci niezmiernie wdzięczny. Dziękuję. Z tego co pisze Budda, to Dose jest w kontakcie z firmą Ministry of Sweat od momentu, gdy wszystko wyszło na jaw. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Paweł Jóźwiak co prawda już nie jest prezesem FEN, ale wypowiedział się ostatnio odnośnie sprawy sądowej, jaką organizacji założył i wygrał jej były już zawodnik Kacper Koziorębski.
Nie sprawa jest w tym wszystkim najciekawsza, a informacje, jakie przy jej okazji wyszły na jaw. Okazuje się bowiem, że zawodnik za swoją walkę w Fenie miał otrzymać całe 4000 zł. Posłuchajcie. Z was kibiców jest oburzonych stawkami, jakie organizacja Fight Exclusive Night, w skrócie FEN, płaci swoim zawodnikom. A skąd wiemy, ile płaci FEN? Ano wszystko za sprawą sprawy sądowej, jaką FENowi wytoczył jej były zawodnik tej organizacji, Kacper Koziorzemski. Okazuje się, że sprawa zakończyła się ugodą i ta ugoda mówi nam o tym, że organizacja musi wypłacić zawodnikowi MMA należne mu za jego pojedynek 4000 zł. O czym zresztą napisał na portalu Twitter Paweł Jóźwiak, a więc obecnie były prezes organizacji FEN. No i niestety te słowa zostały przez kibiców przyjęte bardzo negatywnie, bo być może teraz FN przede wszystkim swoim największym zawodnikom płaci już większe pieniądze, to jednak większość kibiców uznała, że 4000 dla zawodnika na jednej z największych gal w Polsce, bo FN to jest jednak czołowa polska organizacja, to jest, delikatnie mówiąc, odrobinę za mało. To jest ten wpis Pawła Jóźwiaka i jest on jak najbardziej prawdziwy. Nie ma tutaj mowy o żadnym fejurze. Mnie również ta kwota zaskoczyła. Postanowiłem więc sprawdzić, jakiego kalibru fighterem jest Kacper Koziorzemski i okazuje się, że na moment kontraktowania go z Fenem miał na swoim koncie 7 walk, z czego 5 wygranych i 2 przegrane. Wygląda na to, że jego wygrana na Fenie otworzyła mu drzwi do KSW, gdzie stoczył swój kolejny pojedynek i kilka następnych. Jego kariera, zdaje się, nie potoczyła się tak, jak sam zawodnik by sobie tego życzył. KSW okazało się chyba zbyt wysokim progiem, bo na dzień dzisiejszy Kacper ma na koncie 10 wygranych i aż 6 porażek. A co wy sądzicie o tych 4000 zł? No nic dziwnego, że do frików przychodzi coraz więcej zawodowców. To teraz coś na poprawę humoru. Julia von Stein, która rozpoznawalność zdobyła w programie Królowe Życia i kilku innych produkcjach tego typu, poskarżyła się na swoim Instagramie, że ma dość gotowania jajek o 4 nad ranem. Życie singla mi służy, w końcu nie muszę gotować jajek o 4 nad ranem, bo pan jest głodny. Mogę słodko spać i używać życia. Łukaszek, i czy ja jestem smutna po rozstaniu? Nie. I to chciałabym tak teoretycznie po 5-letniej relacji. No bo tak to można w ogóle nazwać. 5 lat chłopa znam. Łączona, no. Rozłączna, ale 5 lat. Ale Łukasz był przy każdym rozstaniu, tylko nie przy tym. Ale raz został tak pan wyprowadzony z kosmu, żeby nikt w to nie uwierzył. I przy tym byłem. I przy tym byłeś ty, była Juleńka, był Pawełek, wszyscy byliście. Z tych storek wychodzi na to, że pani Julia faktycznie czuję się świetnie, ale wszyscy wiemy, jak jest. Co innego instagramowe relacje, a co innego rzeczywistość. Ja przy okazji tego newsa chciałem dowiedzieć się czegokolwiek więcej na temat pani Julii. Nie miałem pojęcia, że jest ona dziedziczką jakiejś naprawdę dużej i dobrze prosperującej firmy z branży pogrzebowej. A jej prawdziwe imię i nazwisko to Katarzyna Steinhoff. Nie zgłębiałem jednak tematu, bo na temat Julii rozpisują się przede wszystkim portale plotkarskie, więc przerwałem research, jak tylko zorientowałem się, że czytam trzeci artykuł dokładnie o tym samym. No i na koniec porozmawiamy sobie o serialu animowanym Riotu, Arcane. Druga część tej perełki jest już w ostatniej fazie produkcji i ma ujrzeć światło dzienne pod koniec tego roku. Czekam bardzo mocno, bowiem pierwsza część porwała mnie w całości i zostawiła tak zwaną depresję poserialową, a oprócz niej wiele godzin słuchania wybitnego soundtracku z produkcji. Serial podbił serca widzów na całym świecie, kontynuacja była więc jedynie kwestią czasu. Dziś wiemy już, że główny złol z jedynki, Silco, powróci, a w historii pojawią się co najmniej 3 nowe, ważne postacie. Aktorka podkładająca głos serialowej Jinx niedawno skończyła swoją pracę w studiu nagraniowym i powiedziała coś, co bardzo poruszyło wyobraźnię fanów. Cytując: płakałam. Myślę, że inni ludzie też będą płakać. To druzgocące i nikt nie poczuje się dobrze po obejrzeniu tego. Już pierwsza część serialu była bardzo wzruszająca. Nie wiem, jak twórcy chcą to przebić, ale mówi się, że kontynuacja ma być prawdziwym wyciskaczem łez. A wy oglądaliście pierwszą część Arcane? Jeżeli tak, to podobała się wam? A jeśli nie, to koniecznie nadróbcie przed premierą drugiego sezonu.